Cześć, witajcie na kanale Światło do psa i kota. Fioneczka się z wami wita, a Felek tam sobie gryzie. Dzisiaj przyszliśmy do was z unboxingiem, z haulem, z Bibity, z naszą comiesięczną dostawą właśnie rzeczy dla zwierzaków. Więc tak, ogólnie zaczniemy od psiej karmy, która jest z Grand Tapet. Felek w tym miesiącu zjadł 15 takich puszek po 18 gram, dlatego ma jeszcze jedną paletę z hakiem, bo wcześniej zamówiłam 24 puszki, dlatego teraz domówiłam mu 12. Za te 12 puszek zapłaciłam 89 zł. Dla kota domówiłam 12 puszek także z Grand Tapeta, 400 gram, 12 puszek dla kota. Jest to pakiet mieszany, tutaj jest kilka smaków, jak widać kolory się różnią, bo smaki są po prostu różne w tych paczkach. I to nam starczy na właściwie ponad miesiąc najczęściej. Mamy duże zapasy już tych puszek. Myślę, że w następnym miesiącu uda mu ich po prostu mniej, bo nie potrzebujemy ich aż tyle. Następną rzeczą jest żwirek z Benka, 10-litrowy. U Fionki się sprawdza, w innych po prostu może nie chcieć robić do kuwety, co się też zdarza, obszedł Felek. Dlatego wolę wziąć to, co jest pewne, bo już miała różne przeboje z kuwetą. I poza tymi najpotrzebniejszymi rzeczami, które zamówiłam, kupiłam Felkowi, który uwielbia gryźć po prostu i uwielbia rozwalać zabawki, w ten sposób jakby rozładowuje emocje, na przykład jak zostaje sam w domu. Dlatego kupiłam mu gryzaki. Kupiłam mu 5 nóżek z kurczaka, gdzie już 3 zostało zjedzone, bo Felek zjadł 2 i Fionka 1, a zamówienie przyszło pół godziny temu, tak? Ale nie udało mu się uchronić. I oprócz nich domówiłam właśnie o taką kość ze szpikiem w środku. Jest duże zainteresowanie gryzakami. Tak. I gryzak taki do długiego rzucia, właśnie taki tak zwany mleczny. Nie wiem, czy jest chyba trochę mleka. Nie jest to zbyt zdrowe, no ale jest do gryzienia, więc długo się gryzie, więc Felek będzie miał taką zabawkę, trochę gryzak. To nie do końca taki gryzak będzie, że kopyt się naje, tylko że o, może sobie pogryźć, jak będzie chciał. Aha. Chciałam wam na koniec filmiku dodać kilka zdjęć i chyba jakiś filmik, malutki klip z naszego wypadu z Felkiem i z moją przyjaciółką do lasu, do sanatorium, jakby naszą taką wycieczkę niedzielną. No i to tyle. Aha, chciałam wam powiedzieć, że za wszystko zapłaciłam 210 zł, więc nie tak dużo jak za tyle rzeczy i dla tych dwóch zwierzaków. Więc to tyle. My się już z wami żegnamy. Felunia. My się już żegnamy. Więc obejrzyjcie sobie zdjęcia i pa pa! Do zobaczenia. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą.